szczerze, nitro to faja. Olejnik sen to pataja, dziwko tajlandzka. Śpiewają poprawczaka, ha 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 ha. Twój ziomek sikra, ta 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 ta. Prędzej uczynię cię kaleką. To jest to całe Sikarius? Dobra, zobaczmy Sentino rozmowa, jak zadzwonił na Prime. Jak już mi o tym nie spamujecie, to kurwa mogę to zobaczyć, nie? Nitro zapowiedzianym dzisiaj Sentino Julinika. Kolaboracja roku? Cisza, w tym momencie wam coś ogłaszam. Magiczny. Na głośniku mam tutaj Sentino i w tym momencie chciałem wam ogłosić, że jedziemy z tą k***ą Nitro. Sentino, przywitaj się tutaj. On cię olewa. Ej, kurwa, telefon. Mu k***a ręka się trzęsie. On jest taki pewny siebie. Mega to jest pojebane, co? Je, co jest grane? Z tej strony mówi Sentino. Kurwa, wiesz jak mi to wisi, czy ktoś kurwa nie chce tego słuchać, pozwól mnie. To jest Slice Cakes, rzeczona, kurwa. Trójkąt bermudzki, Wola, Mokotu, Bichoraf Studios, kurwa. W tej chwili jesteśmy na Mokotowie i będziemy miażdżyć kokosy w tym roku. No homo. Wiesz co jest grane, skurwysynu? Nie, no dobra, zobaczmy, co tu ma ciekawego do powiedzenia. Cisza, w tym momencie wam coś ogłaszam. Na głośniku mam tutaj Sentino i w tym momencie chciałem wam ogłosić, że jedziemy z tą k***ą Nitro. Sentino, przywitaj się tutaj. On cię olewa. Ej, kurwa, telefon. Głośnik odpal. Halo, policja, policja, halo. I tą p***ę tam teraz. W tym momencie no, po prostu ciszej. Chcemy wam powiedzieć, że... Ale, zrobiliśmy z nim grube rzeczy, i jeba Nitro do spodu, tyle w temacie, dzięki. Teraz zrobili ze mną grube rzeczy? Co kurwa? Co ty kurwa grubego mogłeś zrobić co najwyżej? Jedyne co, ty jesteś grubo niedbany, nie? To też jest pojebane, bo olejnik to jest osoba, która na przykład jak kupiłem aparaty psa, o jebany, to czekam teraz na jeszcze lepsze materiały, pozdro. ciekawe co tutaj ten, nie chcesz może zrobić Wawrzyniakowi na złość i zarobić? Ciekawe o mu tu chodziło, nie? Oni są tacy komiczni, ale Tomek i tak pozdro dla ciebie, bo z takiej totalnej c***y życiowej stałeś się osobą, która odziedziczyła po mnie psa, nie? Miałem kiedyś takiego psa, nazywał się Sebastian, ale oddałem go właśnie do schroniska dla alkoholików i narkomanów. No i widzę, że Tomek go przygarnął, więc też fajnie, jakby dobrze wiecie, że wspieram Dios, więc takie akcje też zawsze będę. Chociaż k***a, psy są lojalne, no tak. A ten z Hiszpanii. Ale dobrze, że ten, jakby bardzo fajna rzecz się wydarzyła, bo jak oni nagrali tutaj ten snippet, to oni tutaj stoją pod Santiago Bernabeu, więc są w Madrycie, byli w Madrycie przynajmniej to nagrywali. I mam nadzieję, Sebastian, bo ja w Madrycie będę za dwa tygodnie. Za trzy tygodnie niech będzie. Będę za trzy tygodnie w Madrycie. Bo to też trzeba powiedzieć. Bo on na przykład do Madrytu przyjechał, żeby obciągać czarnoskórym kolegom z Nigerii. Bo on tak zarabia pieniądze, dlatego jest w Madrycie. A ja jeżdżę do Madrytu, żeby oglądać najlepszą drużynę w historii piłki nożnej. No, więc właśnie na jedną czwartą Ligi Mistrzów będę jechał do Madrytu ten mecz zobaczyć, więc no chyba nic nie będzie stało na przeszkodzie, żebyś przyszedł i żebyś powiedział te swoje wszystkie kurwa przykre rzeczy, które tam masowo produkujesz na tym Instagramie, nie? No chyba, że tak jak w zeszłym roku, jak my przelecieliśmy do Madrytu, to ciebie akurat nie było, nie? Nie, na El Clasico nie lecimy, bo problem jest z biletami. Znaczy dla mnie byłby bilet, bo 21 grałem, dla mnie byłby bilet jeszcze dla jednej osoby, ale więcej osób chcemy jechać, a z racji tego, że się późno zgłosili, to jest duży problem z biletami, nie? I po jakimś rekordowym hajsie chodzą. I Nitro do spodu, tyle w temacie, dzięki Sebek, bo tutaj te k***a barany, co siedzą, nie dają coś do słowa. A czemu udaję, skoro dzwoniłeś do mnie, olejnik? Zamknijcie się. Dajcie chwilę. Seba, powiedz tutaj coś jeszcze słowo do... Jak po prostu jedziemy z tą k***ą. Najlepsze jest to, że olejnik chciał zrobić mega performance, patrzcie do kogo jestem w stanie zadzwonić na konferencji, a mu trzy chłopaczki, które mają to w p***cie, kurwa, po prostu go zakrzyczały i nawet tego zjeba z Hiszpanii nie było słychać, nie? K***ą Nitro. Jedziemy! Jeżeli ktoś mówi, że sobie może stworzyć rapera, a nie jest fighterem, no to ja pokażę, że z fightera zrobię rapera. I w przeciwieństwie do Nitra to parę bank wygrał. Tyle w temacie. To niezły fighter, niezły fighter, niezły fighter. Robimy grube rzeczy, pozdrawiam Seba. I w tym momencie u mnie na Instagramie wlatuje zapowiedź tego, jak k***a rozdolimy po fajn. Ja z wami jestem k***a w Federacji. Tomku, siadaj, po kolei idźmy. Dobra. No Tomku, siadaj, Tomek, usiadł, kurwa.
No, on z fightera zrobi rapera. No niestety, no. Gdyby nie Mefron, to Sebastian mógłby być kimś wielkim, no. A ten sznyt do walk ulicznych to chyba właśnie Sentino przekazał Olejnikowi. Trzeba zacząć ćwiczyć? A co, bo mi Olejnik przyjedzie pod dom? No to niestety mnie to nie motywuje, nie? Dobra, ja chcę też poruszyć w tym momencie temat mojego trenera, bo ja chodzę, ja wiem, że nie widać, ale ja chodzę na siłownię i ja mam wrażenie, że mój trener chce mnie zajebać, każe mi jakieś przysiady z talerzami zrobić, trzymać jakąś gumę, podnosić jakieś jak to, barber skłoty, co to było, stary? Mam ręce, zjebane, ja mam delikatne dłonie i mi to wszystko no pojebane, no. Albo jakieś takie talerzyki, są i trzeba tak wypierać biodro do góry i tak, nogi, tak coś takiego robić, tylko z biodrem. No kurwa, wszystko mnie boli. Jakbyś trzymał Michę, to by było widać to. Dobra, ja wam powiem tak, już byłem na 80 treningach na siłowni, nie? Ja bym chciał teraz poprosić o ciszę, bo mamy telefon. Halo, halo? Oho, dzwoni ktoś. Sentino. Tak jest. Kto dzwoni? Halo, halo? Tak, Sentino z tej strony. Halo, halo, kto dzwoni? Tak, halo, siemano, Sentino z tej strony. Halo, kto dzwoni? Halo, dzwoni? Słyszymy. Sąsiedzi, że za głośno jest, żeby tutaj ciszej zrobić i tak. Muzykę ciszej i żeby tutaj nie było takich tych awantur. Mamy kogoś na linii? Tak, Sentino z tej strony. Sentino z tej strony. Halo, kto dzwoni? Ale to nie słyszymy żadnego tu rozmówcy. A to oni do jego jeszcze raz zadzwonili, tak? A powiedział, że tam coś ciekawszego, czy też nie? Oni go olali za pierwszym razem, a za drugim Olejnik sam zadzwonił. A. No dobra, to ja za 3 tygodnie jestem w Madrycie, nie? Umówimy się, nie wiem. Gdzie tam, nie wiem, gdzie się gangsterzy spotykają. Ja tylko Gran Vie znam, w Madrycie. Już się tak nie chwal tym, że z kolegami lecisz do Madrytu? No dobra. Widzimy się w Madrycie. Przyjdź i będziemy cię ruszać w dupę. Sepkowi akurat ten dzień nie pasuje, bo z Nigeryjczykami obciąga Senegalczykom podobno. Widzowie, wiecie, że lecę do Madrytu? W Madrycie będę. Kiedy? Za 3 tygodnie. Ogólnie tak, jak będziemy teraz za 3 tygodnie lecieć do Madrytu. Wiesz, jak Marianna Schreiber z Tajlandią? A nie wiem, o co chodzi. Czy z jakimiś fajnymi dupami? Nie, Oxfam. Nie będzie żadnych fajnych dup. Będzie tylko twoja matka. A nic lepszego się nie dało ogarnąć. Tak, lecimy na mecz do Madrytu. Ona codziennie postanawia, że z Tajlandii, no to ja też tak muszę zrobić. Planuję za 3 tygodnie właśnie wylecieć do Madrytu. A właśnie, można coś takiego na autostradzie robić? Bo ja robię. To są szersze drogi, k***a. Ja się ledwo mieszczę. A, w Polsce nie można? To ja tak nigdy nie zrobiłem. Nie łam prawa, k***a.